Bo teraz wszyscy grają w tego asasyna Valhalla. A ja dalej sobie buduję w Anno budyneczki. No cóż. Mamy jakieś priorytety, nie? Dobra, teraz tak, bo ja tutaj coś robiłem, a nie pamiętam co. Szampana, no można by było się skupić na tym szampanie już. Ja chyba właśnie ten rum robiłem na nowym świecie. Zobaczmy. I ten rum był tutaj robiony, tak? Tak. Czy dotarły materiały? Nie mam kasy. Brak pieniędzy, mój panie. I to bardzo dużo pieniędzy brakuje. Dobra, myślę, że można lecieć na przylądek i zaczniemy sprzedawać jakieś pierdoły. Zobaczmy, co mamy na sprzedaż. Można szta psika pewnie sprzedać, kiełbasa to nie. To i to pewnie będzie nawet drogie. Mam tylko trzy towary, mogę tutaj załadować. Dobra, płyń tam. Czy mam jeszcze jakiś statek tutaj? Nie mam. Na starym świecie może. Co tutaj na sprzedaż? Może trochę broni, chmielu. Okna się dobrze sprzedają. Dobra. No, pieniążków trzeba dużo. Zobaczmy, jak wygląda ta sytuacja. Brakuje im szkoły tylko. No to zaraz ją postawimy. A, ale do szkoły potrzeba żelaza. To jedź. Płyń po żelazo. Do której dziś? No do północy prawie. Przed północą troszkę sobie skończyłem, że ja bym mógł się położyć o tej północy, nie? Może tak w pół do już będziemy planować zakończenie. Coś w tym stylu. Dobra, bo tutaj też planuję to rozbudować w końcu. Dalej jest problem z konserwami? No, z żelazem pewnie jest dalej problem. No. No i co mam zrobić, jak z tym żelazem jest taki problem duży? Co mi wykorzystuje to żelazo? No tutaj wykorzystują cały czas. Piec hutniczy. Nie potrzebuję tej broni, żeby mi robili. W takim razie i tych piecy hutniczy wtedy nie będę tyle potrzebować. To jest kolejny. To jest na te żelazo, więc to mogą produkować. Dobra, dwa mogą być. Na jednym piecu hutniczym. Ile oni to produkują? 30, a to produkują w 45. Będzie spadać. Wiem, że żelazo... Aha, bo jeszcze tu... Dobra, nie, nie mogę. Chyba, że... Aha, jedno to zatrzymam i to będzie tutaj zużywać się drugie. Ale też 30. No nie, potrzebuję tutaj chyba dwóch tych pieców hutniczych. Najmniej. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie działać. Niech sobie to śmiga powoli do przodu. Teraz tak. Dlaczego nie ma tu futerek? Co się dzieje z futrami? Nie ma skór. Nie ma też tkaniny bawełnianej. Bawełna w takim razie. Jak najbardziej może bawełna ruszyć. Problem z tym, że turbulencja teraz była mi potrzebna do czegoś innego. Także zaraz zrobimy to. Turbulencja. Dostarcz tam żelazo. Mogę kamienia od razu też dać. Ej! Złoża żelaza. Ja mógłbym to żelazo dostarczać tam. Bo ja mam coś takiego tutaj. W tych szlakach, że z tego tutaj pływa z kiełbą i z mydłem. Gdzie? Magazyn jest pełny. No właśnie. I wtedy stąd by zabierał żelazo i rozładowywał tam. Tak zrobimy. Dobra, jest zasięg do magazynu. Tutaj. Wait.
Co jest? Jeden z moich statków jest atakowany, dlatego że mi się skończyło z piratami i chyba nie zdążę podpisać im i zniszczę statek. Dobra, nie zdążył. Z tymi piratami też trzeba zrobić porządek niedługo. Na razie tak się z nimi po prostu bawiłem. Więc pozostawiałem to wszystko. Teraz tak. Zabuduję i tak i tyle. Ten węgiel to ja też mógłbym, ale tu chyba nie ma problemu z węglem, nie? Jak to wygląda sprawa węgla? Dobra, jest też problem lekki z węglem. Także zrobimy tak, żeby dostarczał też węgiel tam. Flota dopłynęła do regionu. Dobrze, to są materiały, na które czekałem. Nie wiem, po co oni tu stoją. Coś mieli chyba zabrać stąd. Szlaki i będziesz jeszcze zabierać węgiel. Dobra. Powoli do przodu, nie? Statek już tu powinien być. Dobra. Szkoła postawiona. To mamy to zrobione. Wszystko jest dostarczone. Aha, ale ja potrzebuję rozbudować trochę miasto. Wtedy dopiero o takich rzeczach można myśleć. Dobra. Pytanie. Jak ja zaplanuję? Tak. Mogę zrobić drugie tak, okej. Okay. Będzie git. By pasowało do tych dróg, co tutaj już są, nie? Tak chcę to zrobić. Rąbane mają. Podoba mi się to. Tak ma być. Na środku. Okej. No i dobra. Już? Jest. No i git. Przelądek. Co tu się dzieje? Jakiś bunt, pożar? Bunt jednak. Co to jest w ogóle? Inżynierowie. Za mało inżynierów teraz mam. Spoko, poradzimy sobie. I z takimi rzeczami. Dobra, ja tutaj cały czas zabudowuję ten pałac. Powoli. Dobra, jest kaska, pojawiła się. Możemy iść na nowy świat. W ogóle tą NBS-ą przestałem się zajmować, nie? No ale cóż. Są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Dobra, to jest. No i tory potrzebuję. Gdzie są tory? Kurde, to będzie problematyczne to. Troszkę. Ceasefire has ended.
Wierzyłem, że to doczeka się przebudowy później. Ale na razie zrobię to na styk pod to. Dobra. Gazeta. Dawać na kasę. Dobrze, 12 kadr podskoczyło, bo nie miałem tyle na gazecie wcześniej. Na kasę. Ja tu mam żelaza. Sporo. Dobra. Okej. No i nice. Stacja paliwowa jest gotowa. Zaczynamy pracować nad trzciną. To będzie do wyburzenia. I tutaj pierwszy będzie. Dobra, stacja paliw sięga? Sięga idealnie. Czemu jest pokazane, że na zero? O, jest to naprawdę nie ma ani jednego tego? Robionego? Jak to się stało? Czemu mi to nie pokazywało wcześniej? Ty no, sporo tego się tutaj teraz zrobiło. Dobra. Co tam walczycie? I tutaj ciągle jakieś wojny. To jest kubana ma ten statek. Okej. Będziesz miał bardzo dużo czytania i łamigłówek w NBS-ie. No wiem, już naczytaliśmy się tam sporo. To racja, jest tego trochę. Trzeba się w końcu nią tam zająć trochę. Okej. Dobra, to od razu buduje mi. Dobra. Czekamy na to paliwo, nie? A, już pojechało. No niewiele na razie, ale pojechało. Dobra. Tu zrąbałem to. To tak musi. O. I teraz tak. Tutaj będzie też stacja. Stała. W ten sposób. Nie to limit? Naprawdę? To już? Okej. Pierwsze te kombajny tu są. O, proszę. Do trzciny cukrowej. Dobra, mówicie, że co? Magazyn fabryczny jest pełny? Naprawdę? A tutaj co jest? A tu brakuje drewna. Aha, okej. Wszystko jasne. To bierzemy się za robotem. Trzeba więcej drewna. Kubeczek z rumem. Okej. Wyprzymy to w ten sposób. Chciałbym powiększyć magazyn fabryczny. Że jest całkiem sporo tutaj tego. Widzę. To ile tej trzciny tutaj jest? Ile oni tego rumu chcą, że to... Co ty chcesz?
o nieagresję, ale ja mam zapłacić 55 tysięcy? No to chyba ci coś powaliło. Nie mam, żebym tyle jej płacił. Gdzie jest ta trzcina? Zobaczyć. Gdzie magazyn fabryczny jest pełny? Co wy mi mówicie? A, wiem czemu. Bo tu nie ma magazynu. I oni nie wożą tego do magazynu, tylko wyłącznie do tego wozili. No dobra, to już ogarnięte w takim razie. Straż pożarną. Tutaj jak się podpali, to się będzie ładnie fajczyć. Lepiej to zabezpieczyć. To tą straż pożarną usunę w takim razie. Brakuje trzciny, ale to już powoli nadrabiamy. Będzie już coraz więcej. No i w końcu jakoś to poszło. Ej, tu dwa pociągi naraz pojechały. To ciekawe. Dobra, to mamy. Idziemy na Stary Świat z powrotem. Zaraz pójdziemy na tą NBS-ę troszkę porobić. Co tu się dzieje na Starym Świecie? To już mamy wszystko zrobione, możemy wkroczyć w kolejny etap rozwoju tego miasta tutaj. Go trzeba przywieźć znowu te główeczki. Ten statek był mi potrzebny. Wiecie co, ja sobie chyba pójdę na przylądek. Zacznę produkować te parowe statki towarowe. To na pewno się przyda. Z tych zatopionych skarbów też fajnie by było w końcu coś ruszyć, ale jakieś zlecenia może porobić. A też nie ma kiedy. Ten złoto by chętnie brał. Portal to Hyperborei, poszukiwanie skarbów na Arktyce. Też niedrogie, 100 tysięcy. Ale spróbowałbym. Wyślemy na razie ten statek, jak nazbieramy troszkę hajsu, to wtedy sobie to zrobimy. Dobra, dalej tu królowa się zbugowała? Ty, no siedzi tu dalej. Dobra, niech ją obstawiają, te statki. I tak, no to zobaczmy może tą NBS, tylko jak tu wygląda sytuacja. Coś mi spada niebezpiecznie, czy oni to po prostu kupują? To wszystko rośnie. Piwo zaczęło rosnąć w końcu. Zbuduję to sobie. Będzie fajnie wyglądać. Jeszcze bardziej mogę zbudować. Na ten lepszy poziom. Ale strasznie dużo hajsu chcę za to. No i ten room. No. Trzeba to zrobić ten statek towarowy. Parowców. Okej. Okay. I wtedy... Zaczniemy zmieniać ten handel. Tamte statki stare powyrzucamy i tak dalej. I tutaj zrobimy sobie. Idziemy na NBS w takim razie. Ta te prawa handlowe cały czas chce. Kurde, hajsik znowu spadł. Dobrze, co ja mam na NBS do roboty? Tutaj mi znowu coś spadło. Nie mam pojęcia czemu. Żeby czegoś zaczęło brakować. Leczko kozie. No ale to przecież... Przecież tego nie robię. W sumie. To nie robię tego. Okej. Okay. W takim razie... Hodowla kóz. Aeroplany na Arktyce. O właśnie, tam trzeba jeszcze zajrzeć. Rację. Wiecie, to mleko tylko trzeba tu zrobić. Raz, dwa, trzy. Kurde, cholerne te. Nigdzie nie pasują. Cztery. A czego oni tu chcą w ogóle na tym?
Nawet nie wiem, czego oni chcą. Gdzieś drewna brakuje. Faktycznie te sterowce też fajnie byłoby powymieniać statki na sterowce po prostu, a nie na te handlowe, nie? To jest wiecha. Come on, przecież nic takiego nie zrobiłem. No ta gra jest naprawdę jakaś okaleczona. Duży minus się dla nich nadaje za nieoptymalizowanie tej gry, tylko nawalanie kolejnych DLC, byle przeszło dalej. Nie chcę, kurde, tego wyłączać. O, muzyczka się zaczęła z powrotem, może się odwiesi. Tego wyłączyć, bo ta gra będzie się znowu włączać 10 minut. Nic nie robiłem, postawiłem tylko budynki. O, udało się. I od razu zapisuję. Odwiesiło się. Bo muzyczka z powrotem wróciła, także myślałem, że w końcu się odetnie niedługo. Raz tak, nie wiem, czy to ma dostęp do magazynu? Ma, okej. Okay. Zobaczmy, co ja mam tu za robotę na tym. Dwie plany pompy z miejsca latarnia morska Ketemy. Plany pompy. To ciekawe. Więc chyba najbliżej niech płynie. O, czekajcie, to mam tak, tą wyspę, tą i tą, a i tą. Mamy tych wysp już tutaj troszkę, nie? Indyga jest to w produkcji. Pompa. Dobra, niech to się robi. Idziemy na Arktykę w takim razie. Bo tutaj produkowałem to i miałem wskoczyć na kolejny etap. Aha, to będzie koniec już chyba. Kończ etap. Będziemy mogli w końcu produkować zaraz. Tylko ten gaz trzeba będzie wydobywać. Sir John will be the first to congratulate you. Dobra. Muszę gaz teraz odebrać. A tu jest. Będę mógł postawić pierwszy sterowiec. Potrzeba żagli i silników. Idziemy po żagle w takim razie ze Starego Świata. Tutaj były takie rzeczy. Dobra, potrzebuję tak. Kamienia. Ja ten kamień tutaj muszę poprawić, jeśli chodzi o handel nim. Pięćdziesiąt. Przedawaj tylko jak będzie. Okej. Okay. Kamień. Okna
I damy jeszcze tego żelaza. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, płyń tutaj z tym. I teraz tak. Problem jest taki, że silników nie dowiozę więcej. No ale to może później. Dajmy jeszcze tam żelaza troszkę. Na Arktykę. Dlatego, że z żelaza potrzebuję też inne wyspy pozajmować tam w końcu, nie? Też tam Arktykę trzeba trochę rozwinąć bardziej. Jak to wygląda to? Jak dostarczają to żelazo? Teraz. Na plus i to bardzo duży plus, więc myślę, że możemy troszkę tutaj odnowić tego. Okej. Szpital postawmy. Będzie się coś działo, to będzie brakować pewnie. Dobra, no i co? No te silniki tutaj też by się przydało zainwestować, nie? Tylko, że oni cały czas chyba nie mają jeszcze... A nie, mają już mały naftoport. Tylko, że nic tutaj nie przywozi tego. A, bo ja sobie to muszę postawić. Chcę postawić rafinerię. Tych trzech mogę pobierać na bok. Okej. No i teraz... O, i teraz to ja się tu nie przepcham. Tak widzę, że ja tutaj zapchałem to... No nie, o, jest. No. Widzę, że tutaj ładnie to zapchałem. Dobra, jest kamień, są inne materiały. Płyniemy tutaj. Czego oni teraz chcą? Chleb się skończył, no ale chleb to ja tutaj sam produkowałem. Magazyn fabryczny pełny. Aha, ej, czekajcie, bo ja postawiłem sam ten, a nie postawiłem tych. No to fajnie. Samo zboże produkowałem. Niech będzie tak. To będzie chlebek. Ty, ale to jak to zrobiłem? No to musiał być jakiś chleb skądś dostarczony. Konserwy. No konserwy te muszę dostarczać. I to prawdopodobnie z przylądka. Będą musiały pływać. Jak to wygląda? Produkcja konserw... Ojej, te konserwy tutaj spadają. A w końcu też je podnieść do góry. Tylko chwila. Dlaczego aż taki duży problem jest? Za wolno produkują. No bo z żelazem raczej nie ma... O, ja z żelazem mam problemy tutaj. No tutaj mamy ogromne te... Ogromne produkcje mamy. Teraz. Tu jest jeszcze do zrobienia. Żelazo, żelazo i żelazo. Trzy te do postawienia. Okej, czy ma zasięg? Nie, nie ma. Dobra. Będzie tego żelaza już. Miedź. Brakuje miedzi. Proszę bardzo. A tu nie ma magazynu. No teraz już wszystko jasne, dlaczego mi z tą produkcją tak słabo szło tych zegarków. Takie błędy ja tu miałem. No, statek się już zrobił. Fajnie. Kolejne skrzydło pałacu stawiamy. Okej. Okay. Aha! Wystawa ta światowa. Aha, 300 tysięcy hajsu, dobra. Brakuje nam tylko hajsu. Jakbym zaczął to sprzedawać wszystko, no to by to poszło pewnie. Pytanie, jakbym sprzedał statki?
Chyba ile taki statek, nie? Tylko chciałbym to zmienić. Przede wszystkim Olimpia. Na początek. Szlaki. Tutaj jest 2-2. Ale nie potrzebuję pomocy. Ten też nie potrzebuje pomocy. Ten przywozi kauczuk, to on też nie potrzebuje pomocy, ale może tego kauczuku więcej. Z profuzji to przywozi. Aha, dobra, profuzja jest na Nowym Świecie faktycznie. Kawa. Góry? Gdzie jest rum? Nie, w ogóle nie mam rumu tutaj dostarczanego. No my cały czas tu bez rumu byliśmy. No i wszystko jasne. Mi zadanie się pojawiło tutaj. Co tam jest? 40 szampana i 20 cygara. Możecie się z tym pożegnać, bo tego nie zrobię. Mogę od razu anulować? Mogę. Dalej. Tak chcę, żebym metropolię tutaj postawił. Jeszcze więcej mieszkańców wszystkich. Można się nad tym zastanowić. Co tu nie sięga? Szkoła? Bar tu nie sięga. Będzie stał bar w takim razie. Koła też już tu zaczyna nie sięgać. Okej, drewna zaczęło brakować. Ja mam na dwa tartaki. Czy one są wzmacniane? No dobra, to zrobimy tak. Trzeba tu jeszcze to postawić. Ta wyspa będzie w sznapsa zaopatrywać, ewentualnie jakieś inne. Stary świat, ja tu miałem jeszcze na sprzedaż trochę towaru. No ładnie, 30 tysięcy. Comforting as a moist and springy sponge. Ładna śruba. To tak, takie rzeczy to ja chyba z poszukiwania skarbów powinienem też robić. Dobra, idziemy na tą NBS-ę. Dopłynął statek? Dopłynął. Plany budowy kanałów. Nie wiedziałem, że to jest przedmiot. Port Blake. Okay. Co on tutaj zrobić? Dalej mam słuchać tego, co on tu ma do powiedzenia? Chyba mam, co? Co tu się dzieje? Pytamy o to. Pa Iteru has stood mysterious for millennia. A river temple. Co się dzieje? On tu coś buduje? Coś gdzieś tu buduje. Woda jest nieczysta? Czyżby trzeba było to zrobić? Jakoś. When the sun first rose, the gods blessed the island soil. On that land grew Isiates, eldest and tallest. The memory tree. Dobra. Jest jeszcze to. Strangers built this camp long ago.
O, ze Starego Świata to byli ludzie. Floods no longer grace the Waha. Salt beds pile as the water dries up. As soon will we, like our fathers. No ale to nie możemy zrobić właśnie tych tuneli tutaj? Im? It is time for guard duty by the Mecha. Where Lord Ketema's provisions are stored. I leave you harbor bound. Our people know much. Talk to them and learn. If dismayed by our speech, come find me. Ja pierdzielę, ile tu jest zadań. To jest Bright Waters, to jest tamtego miasta. Ja nie mogę. Tu jest jeszcze coś. Okej, okay, tutaj. Okej. Okay. Jeszcze tu gdzieś jeden znak zapytania mi się... O, właśnie tutaj. Kolejna babka będzie nam coś opowiadać. Dobra. Jeden wolny statek, bo tu chyba mam podpłynąć. Mówiła ryby. Nie masz szans, żebym to wszystko spamiętał. Tego jest od groma. Pokazam ciekawostkę, że kiedy mówiła o wodzie, której ciągle brakowało, więc temat zawsze mnie fascynował. Mówiła nie o samym Waha, lecz o Iteru. Mówiła, że umieszczała Salamandir z powrotem w Kebech w Iteru i z radością patrzyła, jak skaczą. Kurde, oni specjalnie teraz jeszcze będą swoim językiem mówić. Zawsze mnie to dziwiło. Skąd tyle siły w Kebech, by zwierzęta musiały skakać, chyba że woda płynęła w dół Iteru z wielką mocą. Tutaj, aha, czyli tutaj jakieś źródło jest zatkane. Gdyby tam naprawdę był Waha Desher Iteru, to nie mogło to być daleko od Istechtów o głębokich korzeniach, ale dziś, gdy właśnie zajęli wszystko, trudno znaleźć jakiekolwiek ślady. Tu gdzieś. To będzie do usunięcia. Jeśli uda ci się oczyścić Wasi, może znajdziesz pod spodem jakieś ślady Iteru i Kebech. No właśnie. O tym mówię. To. To. A water well. Time clogged and lily logged, but hope for water still. No tu jest woda. Antyczna studnia. I co trzeba będzie naprawić pewnie. Kashtan forces fled, bloodied by Ketema's host. Now only ruins, memory haunted. Dobra. Zrób fotografię. The waters of my patience are running dry. A kurde. Dobra. Dobra, muszę tu podpłynąć. Mam statek wolny, mam. Ten jeszcze płynie. Gdzie brakuje siły roboczej? Co tu się stało? Czegoś zabrakło. Ubranka się skończyły. Ozdobne stroje. Mienia lnianego może zabrakło. Chyba tak. Ship constructed. Ship constructed. This city is a magnet. Wróć. Nie. Le. Dobra, niech będzie tak. Okej, to jest zbudowane kolejne. Brakuje siły roboczej wszędzie.
A, mam tego. No to w takim razie potrzebuję tych więcej. Gdzie to stoi? Tutaj. Znaczy, co ten chce znowu? Aha, bo ja tam statkiem podpłynąłem. Then we must bring it forth at once. More than ready. Okay. Let us not tarry then. I weźmiemy tych robotników i płyniemy tutaj. I oni odkopią tą wodę. Dobra, co ten chce? 5 ton gobelinów i 5 ton suszonego mięsa. Czy ja gdzieś produkuję to suszone mięso? Ja chyba tutaj produkuję suszone mięso, nie? Zobaczmy. Tak, a gobeliny też tu zacząłem już produkować. Też, potrzebny mi... Pożar. Tak, chodzić na ląd. Przyjdź mi statek w takim razie. Jeden może być ten. Poszukać Isedów na innych wyspach. No dobra, spokojnie. Orange tree to shelter under. Is that really all there is to it? Pish. Better than roasting to a Cheltenham salt crisp. Okej, ci w końcu wiedzą, jak tą wodę ogarnąć. To jedzenie miałem dostarczyć. Dobra, idziemy na stary świat. Jezu, głowa mnie zaczyna boleć od tamtego miejsca. Jest jakieś poryte. Ile tam jest roboty, to ja nie wiem. Czekamy cały czas na 300 tysięcy, żeby zacząć budowę tam. No i dobra, w takim razie konserwy. Czy na przylądku ruszyły już do przodu? Chciałbym je stąd pozabierać. Jak wygląda sprawa z żelazem? Żelazo do przodu. Czyli trzeba postawić więcej tych. Więcej fabryk. Okej. No i dobra. Szlaki. Iwo. Iwo i teraz jeszcze konserwy stąd będą wypływać. Dobra. No i dobra, i w końcu zaczniemy ten wozić z Nowego Świata. Już tam się ustabilizowało to troszkę. Produkcja rumu jest i to ładna. 8 na plusie aż. Nice. Dobra. Jeszcze więcej magazynów bym chciał mieć w takim razie. To się nie marnowało mi nic. Raz, dwa i trzy. Magazyny są. Jeden room. Tutaj. I teraz tak. Będziemy sprzedawać, jeśli będzie ponad 600. Niech to sprzedają. Co tam się dzieje? Tutaj. No tu jest ta straż pożarna i co? Oni sobie nie radzą w ogóle? Trochę tych budynków pali jeszcze. Dwa jeszcze. Nie mogę tego naprawić i tak. Dobra, dawaj. Zacznę od tego. 5 ton mięsa i 5 ton gobelinów. Dobra. Płyń tutaj. Aby zdobyć informację o Isedach. Jesteście wolni, to do roboty. Kuczyki płynie po 10 ton jedzenia.
Jak tam te ubrania? Ruszyło coś? Problem jest taki, że tu rynek jeszcze jeden będzie potrzebny zaraz. Dobra. Ej, bo ta straż pożarna tam już nie będzie do... Kurde. Nie będzie już dojeżdżać. A, mogę zrobić tutaj drogę taką lepszą. To wtedy sięgną. O, idealnie. Z czego to jest droga? To jest drewna. Przecież. Droga blokowana. Twardego drewna. Przecież to jest... To są kamienie na tym. Dziwne. Dobra, starczy. Dobra, dopłynął statek? Dopłynął. Kolejne zadanie to jest 10 ton tego do dostarczenia tutaj. Teraz Bright Sands muszę rozbudowywać cały czas. Tu mi się jakieś zadanie pojawiło. Dobra, ustawcie się w kolejce, nieważne. Później. Przylądek. Zo, przestałem rozbudowywać. Proszę cię, masz na ten bankiet. Tutaj tą metropolię muszę jeszcze rozbudować. To nie będzie takie krótkie i szybkie. Może jednak będzie. Wystawa światowa do rozbudowy. 300 tysięcy jeszcze nie mam. Ale jest metropolia i mamy tutaj różne te... Dobra, Bright Sands, muszę się też skupić na tym, żeby to rozbudować. To mamy. Maszyny do szycia. Raczej maszyn do szycia tutaj produkować nie będę, ponieważ maszyn do szycia jest potrzebne. Do maszyn do szycia... Gdzie są? Właśnie, z pieca hutniczego. Czyli maszyny do szycia muszą iść stąd. Jak to wygląda sytuacja z maszynami? Bardzo dobrze. Podoba mi się to. Dobra, chcą jakieś drzewa nam dać. Czekajcie, rozbudujemy to w takim razie najpierw. No, te statki podopływały, ale to zaraz. Aha, ten dostarczył na bankiet. Może wrócić w takim razie tutaj. A, ten prosił o eskortę na bankiet. Ten wziął te drzewa, cegły z błota, a to są cegły z błota, ja myślałem, że to utwardzone drewno jest. Wiecznie. By przedyskutować propozycję pretraktacji złożoną, to nie... O, wiesz, może? Dobra, popłyniemy. Tutaj. Jedzenie dopłynęło. Dobra.